Pewnie gdyby żył, byłby jednym z najpopularniejszych i najbardziej nagradzanych dziennikarzy śledczych w Polsce. Jarosław Ziętara, młody dziennikarz śledczy Gazety Poznańskiej, który w 1992 roku pewnego dnia wyszedł z domu i nigdy do niego nie wrócił. Miał jak co dzień pójść do swojej redakcji, ale zamiast tego przepadł, bez śladu. Do dziś nie wiadomo, co się z nim tak naprawdę stało. Przyjmuje się hipotezę o porwaniu, ale do dziś nie znamy też zleceniodawców. O sprawie zaginięcia Jarosława Ziętary porozmawiamy z Jakubem Stachowiakiem, dziennikarzem Superwizjera TVN, autorem wielu reportaży telewizyjnych i książki na ten temat. Wpadł na ślad tak grubej historii, że to może naprawdę wywrócić kilka firm, kogoś wsadzić do więzienia. Był zszokowany tym, jak dużo służby o nim wiedzą. Pobili go, nawet przychodził do redakcji ze śladami tego pobicia. Jestem o tym głęboko przekonany, że zginął dlatego, że padł na coś, co go zabiło. Porozmawiamy też z bratem Jarosława Ziętary, Jackiem, który od lat próbuje ustalić, co tak naprawdę stało się w 1992 roku. To był szok dla nas wszystkich w rodzinie. To właśnie ciśnie się na usta pytanie, czemu prokuratura i policja działała tak, a nie inaczej w Poznaniu. Konrad Szczygieł, Mariusz Sepioło. W tym podcaście opowiadamy o kulisach dziennikarskich śledztw. Jest z nami Jakub Stachowiak, autor książki o Jarosławie Ziętarze. Cześć Kuba. Dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem kiedy to pójdzie. Od czego dla ciebie zaczęła się historia Jarosława Ziętary? Ja zacząłem pracę w Gazecie Wyborczej w Poznaniu w 1998 roku, czyli po zaginięciu, od zaginięcia Jarka Ziętary minęło 6 lat. I dosyć szybko zacząłem pisać o przestępczości, zajmować się policją, sądami. I tak co pewien czas mój przyjaciel, mentor Błażej Wandkę przychodził do redakcji z okrzykiem: znaleziono ciało Ziętary, więc siłą rzeczy musiałem wiedzieć, kto to jest Jarek Ziętara. On zaginął, kiedy ja zaczynałem studia, więc jakoś wtedy mnie ta historia nie angażowała. Miałem ważniejsze rzeczy na głowie, maturę, studia i jakieś pewnie jeszcze inne rzeczy. Dopiero potem wciągnąłem się w to, co robię do dzisiaj, czyli w dziennikarstwo. No więc zawsze pojawiał się taki alarm: hello, znaleziono szczątki Ziętary, czy ciało Ziętary. Gdzieś tam jechaliśmy, pisaliśmy coś, potem okazało się oczywiście, że to jest lipa. Żadnych szczątków nigdy nie odnaleziono do dzisiaj. Ale siłą rzeczy potem, jak już się wciągnąłem w swoją działkę, to chodząc od komendy do komendy, od prokuratury do sądu, no to zawsze ta rozmowa na temat zaginionego dziennikarza schodziła i to był taki leitmotiv rozmów: a co nowego, a może coś się nowego wydarzyło, a może ktoś coś powiedział. I rzeczywiście przez te lata, jak ja pracowałem w Poznaniu, to tych tropów było sporo, nowych, różnych, o czym też piszemy w książce z Łukaszem Cieślą. I to było też coś, na co ja dzisiaj patrzę z perspektywy ponad 20 lat, co nazwał Bogdan Michalec, szef Archiwum X z Krakowa, rozsiewaniem iluzji. Ta sprawa była przez długi czas w Poznaniu powita mgłą. I myśmy w tej mgle, mówię my dziennikarze, ale pewnie też policjanci, błądzili. To jest ciekawe, bo jak się czyta właśnie waszą książkę, to i nawet to, o czym mówisz, no nie? Że jak rozmawialiście gdzieś nieoficjalnie z policjantami, to to nazwisko Ziętary wracało jak taki refren tych wszystkich rozmów, a mimo to w rzeczywistości nic takiego konkretnego w działaniach policji się nie działo w tej sprawie. To były takie ruchy pozorne. Rozumiem, że zmierzasz do pytania, z czego to wynikało, tak? To jest takie pytanie, na które gdybyśmy znali odpowiedź, to byśmy wiedzieli, co się stało z Jarkiem Ziętarą. Bo to jest zadziwiające, że ginie w centrum dużego miasta w Polsce chłopak. Fakt, były to inne czasy. 92 rok, nie było jeszcze monitoringu, nie było telefonów komórkowych. Dzisiaj było to o wiele trudniejsze do nieustalenia, co się stało. Czy do ustalenia bardziej, co się stało. W każdym razie facet wychodzi z domu, rzekomo wychodzi z domu, bo to też nie jest takie do końca pewne. Są wątpliwości i znika. I potem się właśnie dzieją te rzeczy takie, nie wiem jak to powiedzieć, niewyjaśnione, zagadkowe. No bo co do faktów. Jarosław Ziętara wychodzi z domu 1 września 1992 roku, przed godziną 9 idzie do pracy. Ale czy na pewno? Jest tylko jeden świadek, który to widzi, jego dziewczyna. Ja nie chcę podważać wersji pani Beaty, ale wiem, że tą wersję bardzo mocno podważano, bo była jedynym żyjącym człowiekiem, który go widział tego dnia. Natomiast wieczór wcześniej w redakcji widział go już kilka osób, więc wiemy, że Jarek Ziętara 31 sierpnia około godziny 22 jeszcze żył, bo wychodził z redakcji i wracał do domu. Więc Jarek znika, Beata ze znajomym dnia następnego zgłaszają na policję jego zniknięcie. Oczywiście, jak to bywa w takich przypadkach, policja na początku mówi: dobra, znajdzie się. Nie?
No ale się nie znalazł. Potem zaczynają się dziać właśnie te dziwne rzeczy. Ktoś przychodzi do redakcji Gazety Poznańskiej, w której pracował Jarek, podaje się za policjanta, czy za policjantów, bo tu było kilku ludzi, zabierają wszystkie rzeczy z jego biurka. Dyskietki, bo to były czasy dyskietek, notatniki, jakieś zapiski. Kiedy następnego dnia przychodzi prawdziwa policja, to jest wielkie zdziwienie, jak jeszcze raz przyszliście, po co, tego już nie ma. Ale kto był? No nie wiadomo. A wylegitymowali się? Nie. Kolejna zagadka, która była też długo taką zagwozdką w tej sprawie, to jest to, że Jarek miał tego dnia wyjechać w teren, tak to się wtedy nazywało. Był samochód służbowy w gazecie, zabierał reportera do miasta X czy Y. Tam się pracowało, chodziło, zbierało materiał, wracało. Samochód został odwołany. Odwołany, ale wcześniej był zarezerwowany przez niego? Ale wcześniej był zarezerwowany, tak. Łukasz rozmawiał nawet z kierowcą. Ten pan nadal pracował w gazecie po tylu latach. On też nie wiedział, kto tak naprawdę wydawał takie polecenie, żeby ten samochód nie podjeżdżał. Czyli Jarek szedł do pracy, teoretycznie mając wsiąść do samochodu i wyjechać. Dlaczego to ważne? Dlatego, że nie było go cały dzień i nikt się nie interesował, co się z nim stało, bo... Bo miało go nie być. Bo miało go nie być w pracy i nawet jakby następnego dnia nie przyszedł. Też wielkiej rzeczy by nie było. Nawet wówczas, czy może przede wszystkim wówczas, dziennikarz przecież nie pracuje w redakcji, tylko działa, a do redakcji przychodzi pisać. No więc to jest kolejna zagadka. I potem zaczęło się rozsiewanie iluzji. Jarek nie wziął ze sobą z domu dowodu osobistego, notesów, takich, takich rzeczy, kalendarzy, z którymi rzeczy dziennikarz wychodzi na miasto. Te notesy będą bardzo istotne potem. Powiem to teraz, bo mogę o tym zapomnieć. On się używał jako notatników kalendarzy takich, wiecie, książkowych, nie? Sam to robię. I tam w tych notesach miał dużo notatek. Te notesy zostały w domu. Potem te notesy zostały zabrane przez jego rodzinę do Bydgoszczy i po kilku latach, bodajże po trzech, wróciły do prokuratury, ale to już wtedy, kiedy prokuratura zajmowała się rzeczywiście sprawą nie Ziętary, tylko firmy Elektromis, która jest w tej historii kluczowa. I tam prokurator i dziennikarz, który mu to podrzucił, znaleźli zapiski nazw spółek, które były spółkami, córkami, takimi spółkami, słupami w firmie Elektromis, co mogło świadczyć o tym, że Jarek Ziętara się firmą bardzo mocno interesował, ale co ważniejsze, on nazw tych spółek nie mógł znać. Nie było takiej możliwości, żeby je znał, ponieważ one były tak naprawdę na papierze. Nawet dzisiaj mamy internet elektroniczny, rejestr spółek i tak dalej, i tak dalej. Pewnie byłoby to łatwiej znaleźć, ale wtedy nie mógł. Musiał mu to ktoś przynieść. To nie była wiedza, którą zdobywał idąc nawet do sądu rejestrowego, bo musiałby wiedzieć, czego szukać. Kto mógł mu to przynieść? To jest drugie pytanie, na które gdybyśmy znali odpowiedź, to byśmy wiedzieli, co się z nim stało. No są oczywiście, jest kilka wersji. Pierwsza wersja to jest taka najbardziej przez nas brana pod uwagę, że Jarek był inspirowany przez służby. Nowo powstały Urząd Ochrony Państwa. Tak, bo pamiętajcie o jednej rzeczy. Myśmy nam przeskoczyli z tego 92 troszkę dalej, ale to kluczowe pytanie, co się z nim stało. No pewnie miał coś napisać, nie napisał i go nie ma. Gdyby napisał, pewnie by był. W 90 roku, kiedy się ustrój zmienił, likwidowano milicję, zastępowano ją policją i likwidowano służby bezpieczeństwa i powstawał wtedy Urząd Ochrony Państwa w 90-91. Przeprowadzono tak zwaną weryfikację, czyli ludzi ze służby bezpieczeństwa pytano, chcesz służyć Nowej Polsce? Tak. No to musimy z tobą pogadać, czy przypadkiem nie nękałeś opozycji, nie łamałeś ludziom kręgosłupów i tak dalej, i tak dalej. Część służby bezpieczeństwa, część funkcjonariuszy przeszła, że tak powiem, automatycznie. To byli ludzie od techniki na przykład, tak zwany Wydział B, nazwany Betką, czyli podsłuchy, inwigilacja, śledzenie i tak dalej. Część z tych SB-ków przeszła do UOP-u, chcąc służyć Nowej Polsce, zostali pozytywnie zweryfikowani, ale ktoś musiał tą służbą zarządzać. Przyszli nowi ludzie, kompletnie bez doświadczenia. Pokończyli szkoły, wcześniej byli w opozycji i była taka mieszanka w UOP-ie starych i nowych. Starzy nie ufali nowym, nowi nie ufali starym, starzy coś umieli, mam na myśli pracę operacyjną, nowi tego nie potrafili i wszyscy na siebie patrzyli podejrzliwie. W dodatku czasami starzy współpracowali z kumplami, którzy nie przeszli weryfikacji, natomiast trafiali na drugą stronę barykady, czy to do świata przestępczego, czy to do takich firm, jaką był wtedy Elektromis, wówczas szybko, błyskawicznie rosnąca, dzisiaj byśmy powiedzieli, holding spożywczy, mający sieć w całej Polsce hurtowni spożywczych, handlujący mydłem i powidłem, ale rosnącym tak szybko jak grzyby po deszczu. Ta spółka rosła. To była spółka, która po dwóch czy trzech latach działania już miała
kilka ładnych siedzib, po następnych trzech czy czterech już się reklamowała w telewizji polskiej, po Dzienniku, a przed Dynastią, czyli no, w najlepszym czasie. Tak. I to dlatego Ziętara się interesował tą firmą, tak? Bo rosła zbyt szybko, bo odniosła zbyt duży sukces i to było dla niego podejrzane. Zastanawiam się, co sobie myślał. Młody dziennikarz, tak? Wtedy 20-kilkuletni. 24-letni, co dostrzegł w tej historii, że zaczął się nią zajmować, że zaczął wokół niej węszyć? Dla mnie to jest klucz do całej historii Jarka Ziętary. Bo trochę pamiętam też siebie z tamtych czasów. Mniej więcej w podobnym wieku zaczynałem pracę. Ja jak troszkę wcześniej, bo już mając tam 22 lata pracował we Wproście i wtedy już też publikował 2 albo 3 takie teksty, które musiały powstać we współpracy z kimś, kto bardzo dużo wiedział na temat, tam były przekształcenia własnościowe, jedna była historia dotycząca ludzi współpracujących z wojskowym wywiadem i tak dalej, i tak dalej. Ale nasza hipoteza, mówię, Łukasza i moja, Łukasza współautora naszej książki, jest taka, że młodzi ludzie ze służb specjalnych w tym momencie z UOP-u mieli jakąś bardzo ważną, cenną informację, najprawdopodobniej dotyczącą elektromisu, bo już wiemy, że notatki dotyczące tej firmy zostały znalezione po zaginięciu Jarka Ziętary. Nie mogli sobie z tym poradzić. Być może nie mieli przebicia w prokuraturze, może nie mieli dowodów. Wtedy media, nieco inaczej niż dzisiaj, były taką siłą, że tekst w Gazecie Wyborczej, która była wtedy best of the best, potrafił niemalże obalać rządy, utrącać ministrów z posad itd. Więc czy to była Wyborcza, czy to była inna gazeta, a Jarek celował w jakiś lepszy tytuł, to nie chciał tego, co znalazł, opublikować w Poznańskiej i rozmawiał z Wyborczą i z Rzeczpospolitą, czy chciał rozmawiać. Więc on na coś trafił, a właściwie dostał coś od służb. Ponieważ pewnie kombinowano, damy młodemu, młody napisze, może nie zweryfikuje tego do końca, może napisze trochę, co będziemy chcieli, może był sterowalny, tego nie wiemy. Ale on napisze, coś się wydarzy, coś się zadzieje, prokuratura będzie musiała wszcząć śledztwo, będziemy mieli jakiś wynik. My, spec-służba, bo jesteśmy na przykład bezradni, bo jesteśmy za cieńcy, bo jesteśmy za mali, bo nie mamy doświadczenia, a może stykamy się z obstrukcją we własnej służbie. Bo wy w książce stawiacie taką tezę, że Ziętara mógł być właśnie prowadzony przez UOP wtedy, a na pewno chwilę przed, to mówią właśnie informatorzy, że na chwilę przed zniknięciem starał się o pracę mocno w UOP-ie. Nie do końca. Jarek, będąc na 4. roku studiów, studiował politologię w Poznaniu, był już w kręgu zainteresowań UOP-u, a konkretnie zarządu wywiadu. Ponieważ był bysty, znał języki, znał rosyjski, uczył się francuskiego, a nowe służby szukały nowych ludzi. I on był nawet zszokowany, to mówił nam brat jego, który wtedy rozmawiał jeszcze ze swoim ojcem, był zszokowany tym, jak dużo służby oni wiedzą. My wiemy, że służby zrobiły taki zarzuciły szeroko sieci na politologii w Poznaniu, bo na takich wydziałach się mniej więcej szukało wtedy ludzi do pracy w służbach. I inwigilowano w pewnym sensie paru obiecujących studentów. I wśród nich był Jarek Ziętara. Potem była rozmowa już w Bydgoszczy, czy z ludźmi z zarządu wywiadu z Bydgoszczy. I dopiero całkiem, może nie niedawno to złe słowo, dopiero po wielu latach od zaginięcia Ziętary wywiad się w ogóle przyznał, że rozmawiał z Ziętarą. Bo na początku przez lata całe mówiono o tym, że nie, żadnych rozmów nie było z Ziętarą, żadnego werbunku, nic nie ujawnimy, nic nie powiemy. Dopiero w 2011 roku bodajże prokuratura krakowska dopięła do tego, żeby dostać dokumenty z Urzędu Ochrony Państwa Dawnego, potem ABW i z zarządu wywiadu, który był częścią wtedy Urzędu Ochrony Państwa, z których wynikało, że były rozmowy, że Jarek się zastanawiał. Potem się okazało, to już skądinąd, że nie do końca pasował do profilu, jakiego szukano człowieka, ponieważ Jarek się nie chciał podporządkowywać zwierzchnikom. Był takim trochę chodzącym własnymi ścieżkami człowiekiem, co w takiej służbie schierarchizowanej silnie nie mogło mieć miejsca. A na końcu powiedział, że i tak do was nie pójdę, bo ja zamierzam zostać dziennikarzem w gazecie, płacą lepiej niż w wywiadzie. Śmieszne. Dzisiaj. Więc chciano jego, nie tak, że on chciał i te rozmowy spełzły na niczym, co nie znaczy, że nie został kontakt. I my stawiamy tezę, że ten kontakt gdzieś w teczce pozostał, że namiar na Jarka został zostawiony w służbach, czy to był Urząd Ochrony Państwa, kontrwywiad, czy to był wywiad.
i że Jarek był takim, może brzydkie słowo, nie chcę go używać, ale już użyję, manewrowym takim człowiekiem, przez którego można było pewne rzeczy puszczać. Rozmawialiśmy z wieloma byłymi funkcjonariuszami i UOP-u, i ABW, i wywiadu. Oczywiście nie potwierdzili tego i nigdy takich rzeczy żadna służba na świecie nie potwierdzi, co nie znaczy, że tego nie było, bo jesteśmy przekonani, że było. I to jest klucz do zaginięcia Jarka. Dlaczego też, bo jest też kilka poszlak, które o tym świadczy. Choćby fakt, że kiedy Jarek zaczął chodzić wokół firmy Elektromis, tej wielkiej, olbrzymiej firmy, która zarabiała wtedy kosmiczne pieniądze, była sponsorem klubu sportowego, czy właścicielem. Miała gazetę, miała radio, miała tygodnik. No potentat w Wielkopolsce i też na skalę polską duża firma. Jarek dostawał informacje, których nie znalazłby na ulicy. Musiał mieć informatorów. Naszym zdaniem informatorów miał w służbach, które już wiedziały, że Elektromis jest nie do końca czysty, bo był inwigilowany przez służby. Choćby też z tego powodu, że w Elektromisie znalazło zatrudnienie cała masa dawnych SB-ków. Czyli mamy tą sytuację, o której mówiłem wcześniej, o tej barykadzie, że z jednej strony starzy SB-cy służący państwu i starzy SB-cy nie służący państwu. Czy ktoś tam wtedy pracował na dwie strony? Na pewno. Czy byli odwróceni ludzie? Z pewnością. To tam odchodziły na pewno jakieś gry. Może to były rozmowy przy wódce kolegów z dawnej służby, a może to były zaplanowane działania. I myślę, że Jarek odgrywał w tej historii niepośrednią rolę, bo komuś zależało też na tym, żeby się tym Elektromisem zająć, bo w czasie, kiedy on przy tym dłubał, prokuratury podchodziły do tych spraw związanych z Elektromisem i one wszystkie jakieś były umarzane, nie udawało się wszcząć, nie było podstaw i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze śledztwo dotyczące Elektromisu, takie na poważnie, to wszczęto 2 lata po zaginięciu Jarka Ziętary i nikt wtedy jeszcze nie wiązał w ogóle sprawy Ziętary i Elektromisu. Dopiero znalezienie tych notatek, o których mówiłem wcześniej, tych zapisków z nazwami spółek, komuś otworzyły oczy, ale mimo tego śledztwo elektromisowe, które trwało wiele lat, zakończyło się zatrzymaniami, długoletnim procesem, historiami na osobną książkę, próbą przekupstwa sędziego i tak dalej, nikt nie wiązał wtedy Elektromisu z Jarkiem Ziętarą. Czy dla ciebie, jako młodego dziennikarza z Poznania, jak zaczynałeś swoją karierę dziennikarską, czy postać Jarosława Ziętary była dla ciebie wzorem? Była dla ciebie w jakiś sposób pociągająca? Na pewno fakt tego, że zaginął i nie wiadomo, co się z nim dzieje, mógł kazać myśleć, że tego typu dziennikarstwo to jest coś, czym może właśnie warto, nie warto? Nie wiem, jak ty na to patrzyłeś? Czy dla ciebie to była taka ważna postać w twojej karierze dziennikarskiej? Nie. Niech to nie zabrzmi dziwnie, ale Jarek Ziętara ani nie był jakimś noszonym na sztandarach w Poznaniu dziennikarzem, symbolem dziennikarstwa śledczego, bo był po prostu młody i niedoświadczony. No, nie pracował długo w zawodzie. To wiadomo, że na nasz zawód składają się, myślę, 3 takie podstawowe rzeczy. Notes z telefonami, doświadczenie i szczęście. Nie wiem, jaki miał notes z telefonami. Doświadczenia nie miał dużego. Może miał szczęście, że ktoś przyszedł do niego z takim tematem. On był bardzo ambitny i myślę sobie, to nie jest tylko moja jakaś myśl, że Jarek bardzo chciał się wybić. A w takim dobrym tego słowa znaczeniu. On był ambitny, nie chorobliwie ambitny, ale myślę, że przy czym był też mega inteligentnym gościem. Że on zrozumiał, że wpadł na ślad tak grubej historii, że to może naprawdę wywrócić kilka firm, kogoś wsadzić do więzienia, przy czym na pewno powiedziano mu, bądź mega ostrożny, a jeśli możesz, to staraj się ten temat zwodować nie w Poznańskiej, nie w Gazecie Poznańskiej, która była gazetą lokalną. Też pewnie umoczoną w różne układy. Zamieszaną, powiedzmy, osobowo, tak? Ponieważ właściciel firmy Elektromis, o czym piszemy, Mariusz Eś, w pewnym momencie też robił podchody pod kupienie Gazety Poznańskiej. Ziętara musiał się z tym liczyć, albo mu to uświadomiono, że jak pójdziesz z tym tematem do tej gazety, a tam pracują jeszcze starzy dziennikarze, to może się okazać, że temat się nigdy nie ukaże, zostanie zamieciony pod dywan, zostanie mu ukręcony łeb i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że nie wiem, czy sam na to wpadł, ale myślę sobie, że ktoś pewnie mu podpowiedział: staraj się zbierać materiały, spróbuj tym kogoś zainteresować. Są ślady po rozmowach Jarka z Rzeczpospolitą i z Gazetą Wyborczą. On był nawet umówiony z Adamem Michnikiem. Chciał się spotkać z Adamem Michnikiem. Do tego spotkania nigdy nie doszło. Jarka nie braliśmy na sztandar. Ja go nie brałem i myślę, że mało kto w ten sposób o nim myślał, tak? Ponieważ też on nie za dużo napisał tak naprawdę.
te kilka tekstów, które potem wyciągano po jego zaginięciu, one się okazywały ważne, ale nie były przełomem w historii dziennikarstwa w Poznaniu czy w Polsce. Teraz to wygląda nieco inaczej, bo Jarek stał się jakby symbolem takiej dociekliwości i że jest ofiarą tego, czym się zajmował na co dzień. I tak z pewnością jest. Jestem o tym głęboko przekonany, że zginął dlatego, że padł na coś, co go zabiło. Zrobił tylko jeden błąd. Nie miał wsparcia, nie wiem, przyjaciela, partnera w tym pisaniu, naczelnego, szefa swojego, kogoś, komu by zaufał, kto by wiedział, co robi, u kogo by trzymał kopię notatek. To go chyba trochę... No, właśnie, to jest kwestia doświadczenia, tak? Dzisiaj możemy się śmiać, tak? Ja mam już 50 lat, pracuję w tym zawodzie 25 i bardzo często pracuję w tandemie z kimś, po to, żeby ktoś wiedział, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Nawet, brzmi to może śmiesznie, ale nawet jak pisaliśmy z Łukaszem tę książkę, to nie popadając w jakąś paranoję, sobie ustaliliśmy, że jestem dzisiaj u tego i u tego, a ja będę gadał z tym i z tym. Dobra, no to się odezwij, jak skończysz, wyślij SMS-a, nie tylko po to, żebyśmy pogadali, czego się dowiedziałeś, ale też po to, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest w porządku. O to też chciałem zapytać, czy przystępowaliście do pracy nad tą książką, to mieliście jakiekolwiek obawy, że ta historia nadal żyje i że gdzieś te demony nadal krążą i możecie gdzieś paść ofiarą tej historii? Gdybyśmy pisali scenariusz, to byś napisał bohater kiwa głową. Tak. Tak, ponieważ Jarka nie ma, nie żyje. Zginął za coś, co robił. Ludzie, którzy za tym stoją, jestem przekonany, że żyją i są na tyle wpływowi i byli na tyle wpływowi, że byli w stanie przez 30 lat doprowadzić do tego, że ta historia nie ma swojego happy endu. Dwa procesy sądowe w sprawie o podżeganie do zabójstwa i porwanie Jarka Ziętara zakończyły się uniewinnieniami, a jego ciała nie ma. To są dla mnie odpowiedzi na to pytanie. Nie chcę wskazywać nazwisk, bo przychodzi mi do głowy jedno, może dwa, może trzy, a jak ja powiem, to skończymy w sądzie, a tego nie chcemy. Jestem przekonany, że ci ludzie, że są ludzie, którzy wiedzą, że są ludzie, którzy za to odpowiadają i mam nadzieję, że nie śpią spokojnie jeszcze. Jeszcze jakbyśmy się trochę cofnęli do, skierowali uwagę na pracę waszą, jakby na warsztat reportera, dziennikarza śledczego, to ja się zastanawiałem, czytając tą książkę, jak rozmawiać z SBK-iem na przykład. Jak rozmawiać z człowiekiem, który za poprzedniego systemu robił różne niecne rzeczy, a dzisiaj jakoś funkcjonuje w społeczeństwie, żyje sobie, wy do niego przychodzicie po latach. Jak go w ogóle przekonać do rozmowy, bo od tego zaczyna się ta książka, ta scena z wizytą u pana Jerzego jest bardzo, bardzo malownicza, ale też tak patrząc pod kątem warsztatu dziennikarskiego. Jedno to dotrzeć do takiej osoby, a drugie przekonać do rozmowy. Jak to zrobiliście? Dlaczego ja się śmieję? Dlatego, że jak Konrad wiesz albo nie wiesz, miałem wtedy ze sobą do pomocy naszego wspólnego kolegę, który wtedy zaczynał w zawodzie. Z różnych powodów Łukasz nie mógł ze mną na to spotkanie pojechać do pana Jerzego. Pan Jerzy to jest był SBK, potem były policjant. Człowiek, który twierdził, że widział porwanie Jarosława Ziętary. I stał się świadkiem kluczowym w procesie o porwanie i zabójstwo Jarka Ziętary. On wymaga osobnej opowieści, ale pewnie za chwilę do tego wrócę. Otóż część tej sceny w książce, ona jest bogatsza. Część tej sceny ukazała się w Superwizjerze, w materiale, który robiliśmy. I to było tak, że oczywiście pan Jerzy był nieufny, miał dwa wielkie psy, było ciemno, zimno, on miał latarkę w rękach, kamerę jakąś zawieszoną nad drzwiami. Ja podejrzewałem, że to będzie jednorazowy strzał i rozmowa przez płot. A że robiliśmy wtedy równolegle z książką Superwizjera, więc mieliśmy ze sobą też sprzęt nagrywający, jakieś dyktafony pochowane. I jakoś mi się udało tego pana Jurka przekonać. Myślę, że dlatego, że on był też ciekaw, co to za ludzie przyszli, bo był przekonany, że zostaliśmy wysłani przez firmę Elektromis, która go wtedy próbowała przekupić. To też jest osobna historia. W każdym razie miałem ze sobą wtedy naszego kolegę, który po dwugodzinnej rozmowie z Jurkiem, to była jedna z wielu potem rozmów, bo myśmy się z panem Jerzym spotykali, no już właściwie potem chyba przez kilka miesięcy, co dwa tygodnie, co tydzień różnie, gadaliśmy przez telefon. Facet, który ma bardzo dużo do powiedzenia i bardzo dużo do ukrycia. Skończyliśmy tę rozmowę, wyszliśmy z tej rozmowy, z tego spotkania, z tego domu i nasz
młody kolega, dziennikarz, dzisiaj już znany dziennikarz, ale wtedy w wieku Jarka Ziętary, mówi, ja, ale jak to możliwe? Jak ty z nim rozmawiałeś? Jak to w ogóle? Jestem w szoku. Jak tak można? No, tu nie ma jednej odpowiedzi pod tytułem, jak się rozmawia ze Zbekiem. Tak, no facet ma tam 60 lat. Mi było łatwiej, bo byliśmy w Poznaniu, ja w Poznaniu pracowałem, więc rozmawialiśmy o tak wspólnych tematach. Poznańską gwarą. Może trochę też poznańską gwarą. Ale to jest właśnie to co powiedziałem tam na początku chyba o tych, o tym, co dziennikarze powinny jakoś tak cechować, co jest mu potrzebne, czyli notes, szczęście i doświadczenie. Doświadczenie, znaczy jak nie umiesz gadać z człowiekiem i nie jesteś zainteresowany tym, co on ma do powiedzenia, to nic z tego nie będzie. Czy ty masz 50 lat, czy 25. Są ludzie, którzy wzbudzają zaufanie, są ludzie, którzy nie wzbudzają zaufania. Z jednymi się gada lepiej, z innymi się gada gorzej. Z tymi Zbekami to było różnie, już podejdę do innych, bo to często byli, bo to było tak, albo starszy pan, lat 70, jowialny taki, proszę bardzo, starej daty, oficer, kawa, herbata, wspominamy sobie dawne czasy, jak to Zagierka było, które ja pamiętam lepiej, a Łukasz gorzej, bo jest młodszy ode mnie. Albo na przykład, i takie sceny się znalazły w książce, albo na przykład jedziemy do pewnego pana polecanego nam przez Gromosława Czempińskiego, który też w tej sprawie jakąś rolę przedziwną odegrał. Jedziemy do pana polecanego nam jako facet, który wszystko wie i wszystko wiedział o sprawach ekonomicznych w Poznaniu z lat 90., po czym wchodzimy do niego do domu, siadamy, pan nam parzy jakąś kawę, taką plujkę, radio jest włączone, gada Tok FM, więc myślimy sobie, no okej, coś z tego będzie, tak? Zaprosił nas jeszcze. No i tak pytamy go, no czy pan pamięta z tym Ziętarą, jak to było? No nie pamiętam. A może pamięta pan tego i tego? No słabo. A może to i to? Wiecie panowie, ja to na odcinek piłki nożnej byłem rzucony i na tym odcinku się realizowałem i zamiast o Ziętarze zaczynam opowiadać o klubie sportowym Olimpia Poznań gwardyjskim, czyli milicyjnym. I no i gada, jakoś tam o tej piłce. Mówię do niego, to może dyktafon wyłączymy, może się pan denerwuje. Może być włączony, a ja nic nie pamiętam. I tak przez godzinę sobie w sumie trochę ugadaliśmy, trochę milczeliśmy. Chyba nawet tej kawy nie dopiliśmy, bo była niedobra. I czasami to właśnie było tak, a pan dzień wcześniej przez telefon obiecał nam, że to nie będzie jedyna rozmowa, że on przyprowadzi kumpli z tej SBC, że oni nam wszystko opowiedzą, byśmy sobie naprawdę ostrzyli zęby, że może dotarliśmy do takiego sedna, do jądra, Boże, wiemy, oni może nam powiedzą, wskażą to, kto z tym Ziętarą rozmawiał, kto mu dawał informacje, kto go zdradził, bo pewnie też tak było. A tu się okazało, że lipa, no. Pogadaliśmy sobie o piłce nożnej. Powiedz, co przy pracy nad tą książką było dla was przełomowe i takie, że uznaliście, że macie, że wnosicie do tej historii coś nowego, jakieś nowe informacje, że tak wróciliście z jakiegoś spotkania albo, nie wiem, z sądu, gdzie czytaliście jakieś akta i powiedzieliście sobie, kurczę, wydaje nam się, że możemy na nowo tę historię opowiedzieć i popatrzeć na nią w taki sposób, w jaki jeszcze nikt inny na nią nie patrzył i w jaki sposób nikt inny jej do tej pory nie opowiadał. Kilka było takich momentów. Jeden z pierwszych to jest ten, który otwiera książkę, czyli historia Jerzego, faceta, który twierdzi, że był świadkiem porwania Ziętary. To jest gość, który nas w tej sprawie wielokrotnie okłamał. Okłamał też prokuraturę, ale też wycofywał się ze swoich zeznań, z których wynikało, że wie, kto porwał Ziętarę i dlaczego. Wycofywał się w taki dziwny sposób, bo nagle zapominał, że coś zeznał, a wcześniej zażądał gwarancji bezpieczeństwa, ale też tego, żeby mu zdjąć z karku, mówiąc tak kolokwialnie, sprawy karne, które miał. Nie był to krystalicznie czysty człowiek. Ale potrafił w pewnym momencie, potrafił przyjeżdżać na spotkanie gdzieś w nocy, zeznawał w samochodzie, był świadkiem objętym ochroną, świadkiem inkognito, którego tożsamość nagle zaczęła być nie inkognito w Poznaniu i od tego się zaczęło, bo myśmy się dowiedzieli o tym, że jest taki człowiek i że zeznaje. I postanowiliśmy go odnaleźć. I tutaj jest ta historia, wizyta u niego w nocy w domu, wieczorem. Potem pan Jerzy się wycofał ze sprawy, a nam przyznał, że dostał łapówki. No, powiedział wprost właściwie, że to były łapówki od firmy Elektromis, już nieistniejącej de facto. Firmy, która przecież stworzyła żabki, stworzyła Biedronki. Dostał 4 faktury na 500 000 złotych, jeśli dobrze pamiętam. I nikogo tak naprawdę... Ten świadek zeznawał w sądzie. Pan Jerzy zeznawał w sądzie. Sąd nie do końca chciał mu dać wiarę, ale nikt nie drążył i nie pytał, dlaczego świadek, który się wycofuje, dostaje pieniądze od firmy, przeciwko której zeznaje. Nikogo to nie interesowało. Prokuraturę tak, ale jakby
też nie do końca mocno, bo prowadzący sprawę przez lata prokurator Kosmaty w pewnym momencie został od sprawy odsunięty. I następni śledczy już nie byli tacy bardzo zaangażowani w tę sprawę. Tym bardziej sąd, co nas zdziwiło. Powiem jeszcze o tym, to jest taki jeden ważny element przy pisaniu książki. Innym było to, myśmy się bardzo zdziwili, ponieważ dostaliśmy do przejrzenia całe akta sądowe, nie tylko sprawy Jarka Ziętary, które powinny już częściowo być tam zaarchiwizowane, nie są takie, to nie jest jak w czytelni książka. Natomiast dostaliśmy akta sprawy Mariusza Eś, czyli twórcy, człowieka uznanego za twórcę elektromisu, człowieka, który wywodził się z domu dziecka, patologicznej rodziny, który, tak już przysłowiowo, zaczynał od handlu kasetami wideo na łóżku polowym, od kawy właściwie konkretnie zaczynał, a skończył jako otwierający pierwszą dziesiątkę najbogatszych ludzi wprost w latach 90. Jakby się dobrze uprzeć, to on był 6 lat starszy od Jarka Ziętary. Mogli razem do podstawówki chodzić, gdyby mieszkali w jednym mieście. On się wychował w domu dziecka pod Poznaniem, pochodził z Poznania. Więc dostaliśmy te akta i dla mnie to było... trzeba by do Łukasza bardziej zapytać, bo on dużo chodził przy tej sprawie, żebyśmy te akta dostali. Ale teoretycznie te akta powinny być zniszczone, ich nie powinniśmy dostać. I byli dziennikarze i myśmy też wcześniej kiedyś występowali o zgodę i nie dostaliśmy zgody na te akta. A czemu powinny być zniszczone? Ze względu na upływ czasu. Mhm. Ponieważ to dotyczyło przestępstwa, które popełnił Mariusz Eś w 1981 roku i to się już przedawniło, on już kara się zatarła i do widzenia. Tak? Właściwie powinniśmy o nim mówić jako o człowieku niekaranym z punktu widzenia prawa, natomiast człowieku, który w 1982 czy 1983 roku, już dokładnie nie pamiętam, został skazany za kradzież z łamaniem i odsiedział wyrok w więzieniu razem ze swoimi kolegami. A wy mieliście to tak zwane dziennikarskie szczęście, że akt nie zniszczono i jeszcze dostaliście do nich dostęp? Szczęście na pewno. Myślę, że zadziałał też mechanizm upierdliwości, tak to nazwę. Myśmy naprawdę w wielu momentach robienia tej książki byli wyrzucani drzwiami, wchodziliśmy oknem. Zadziałało też... To, o czym już dzisiaj mówiłem, kwestia może nie nazwiska, ale doświadczenia, bo gdzieś nas tam ktoś kojarzył, że przyszło dwóch facetów w średnim wieku z jakimś tam dorobkiem zawodowym i nasi rozmówcy wiedzieli, że, czy sprawdzali, googlali, nie wiem, że mają do czynienia z poważnymi ludźmi, że to nie będzie żadna chucpa ani szukanie taniej sensacji i dlatego ktoś zadecydował, że na przykład dostaniemy te akta, albo że ktoś się z nami spotka, albo że w ogóle było kilku takich ludzi, którzy nie rozmawiają z dziennikarzami, a jednak z nami się zgodzili spotkać. Niekoniecznie ich nazwiska są w tej książce. Jest wiele nazwisk ludzi, znaczy jest wiele ludzi bez nazwiska w tej książce. I tylko dlatego, że nam zaufali, bo wiedzieli, że tam jesteśmy w stanie zagwarantować nie tylko anonimowość, ale pewną jakość tych rozmów i tego, że to będzie rzetelne, to te rozmowy powstały. To dla nas było bardzo istotne, bo nam to też schlebiało, że ktoś się jednak zgodził gadać, ktoś, kto, nie wiem, milczał do tej pory. Ale czasami też się bawiliśmy w dobrego i złego policjanta. Pamiętam, że kończyliśmy superwizję, rozmawialiśmy z jednym z byłych oficerów UOP-u. Łukasz z nim wtedy rozmawiał i ten pan strasznie na niego nakrzyczał i powiedział, że się skończy sprawa w sądzie. I to pokazaliśmy to w telewizji. I po roku, jak wróciliśmy do książki, to ja postanowiłem do niego zadzwonić, ponieważ ja go znałem jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w Poznaniu. I on się wtedy z tego bardzo śmiał. I ja mówię, panie pułkowniku, no bo ja przychodzę, bo pan tego Łukasza tak skrzyczał. Mówi, przecież wie pan, że ja żartowałem. Jak to pan żartował? Pan mu sądem groził. Ale wie pan, przecież ja nie będę z wami przez telefon w telewizji rozmawiał. To jest rozmowa dżentelmenów, a nie, że będziecie pokazywać. I rozmowa była bardzo przyjemna i bardzo dużo fajnych rzeczy się od niego dowiedziałem. No właśnie z tej książki... jakby wynika, że nie tylko akta mogą o człowieku powiedzieć dużo, tak jak na przykład w przypadku Mariusza Eś, jego przeszłości, ale po prostu rozmowa z człowiekiem, spotkanie, rozmowa, namówienie go na zwierzenia. Ile w tym wypadku, co więcej wam powiedziało, akta, archiwa, czy ludzie, których spotykaliście? Myślę, że nie da się podzielić tak. To mniej, a to bardziej, bo to jedno wynika z drugiego. I to nie tylko w tej sprawie, bo to jest jakby taki... warsztat, nie wiem, przynajmniej mój zawodowy. Bo to się fajnie czyta akta,
tylko dostajesz tam taką wiedzę dosyć suchą, wybraną. No, to jest wiedza, powiedzmy, z przesłuchań, załóżmy, nie? Czyli to jest pisane takim specyficznym językiem. Jest to bardzo suche i przefiltrowane przez procedury. Świadek zeznaje, że w związku z powyższym, w nawiązaniu do, ewentualnie czasami w nawiasie, prowadzący przesłuchanie stwierdza, że świadek płacze na przykład, nie? A to też już o czymś tam świadczy. No i potem się trzeba pofatygować do człowieka i spróbować z nim pogadać. No. Więc to jest wypadkowa, nie? Czy to są akta, czy to są dokumenty pozasądowe, czy to jest rozmowa face to face, na pewno nie rozmowa telefoniczna. Nie? Przez telefon to zazwyczaj fajnych rzeczy się nie wyciągnie. Wiem to po sobie, warto było czasami jechać przez pół Polski, jak mówię, niekoniecznie do tej sprawy Jarka Ziętary, tylko po to, żeby odbyć 15-minutową rozmowę, naprawdę, z ręką na zegarku i dowiedzieć się czegoś, czego bym się w życiu przez telefon nie dowiedział. Jakim dziennikarzem był Jarek Ziętara? Z tego, co się zdążyłeś o nim dowiedzieć? Myśmy rozmawiali z ludźmi, którzy go znali, którzy z nim pracowali. Siłą rzeczy Łukasz to w ogóle był w podstawówce, jak Jarek zaginął, a ja zaczynałem właśnie studia. Nie spotkaliśmy się. Ambitny, dociekliwy, on się bardzo interesował polityką, to był jego konik, nie te gospodarcze historie. On tam nawet się przez pewien moment zaangażował w pracę Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, więc no i pisał dużo w gazecie poznańskiej o polityce, chodził na te spotkania polityczne, jakby obsługiwał, to się dzisiaj tak ładnie mówi. Ale tak, ambitny, jednocześnie tajemniczy, chodzący własnymi ścieżkami, skryty i chyba, no to właśnie tyle, to jest chyba to, co... Nieustępliwy chyba, bo przecież wchodził na drzewo, żeby obserwować elektromis. Party, tak. Rozumiem, do czego zmierzasz, tak. On był bardziej takim człowiekiem, o którym byśmy powiedzieli, że jak wyrzucą go drzwiami, to wejdzie oknem. Tak, potrafił wejść na drzewo, a ty byś nie wszedł? Gdybym miał taką możliwość, to tak. No, różne rzeczy człowiek robi, żeby podejść bliżej do... 8 na 10 pewnie by na nas wyszło, nie? Też Jarek był Ziętara był jakby do tego momentu nieustępliwy, że nawet jak oberwał to nie zrezygnował ze zbierania informacji, no bo była taka sytuacja, że ochroniarze... Go pobili. Elektromisu go... Pobili go, nawet przychodził do redakcji ze śladami tego pobicia i no, oczywiście go pytano, co się stało, nie chciał powiedzieć. To potem powiedział chyba Beacie, swojej dziewczynie, i to potem wyszło później, że dostał jeden z tych bijących, nazwał to oklepem, że dostał oklep ze dwa razy nawet, bo raz pod elektromisem, a raz jak nawiedzono go w domu w poszukiwaniu dokumentów. I też no, dzisiaj pewnie dziennikarz by do kogoś poszedł, tak? Ja nie wiem, dlaczego on na przykład wtedy tego nie zgłosił na policję. Podejrzewam, że powiedziano mu, nie, że bandyci mu powiedzieli, bo on się ich raczej nie bał. Tylko powiedziano mu, nie wiem, pewnie u zleceniodawców, nie gadaj z policją, bo to się nic się nie pomoże. Mało tego, to zadziała odwrotnie, oni się jakby usztywnią jeszcze bardziej, niczego się więcej nie dowiesz. Tak? Udawajmy, że się, nie wiem, wystraszyłeś na przykład i nie będziesz niczego więcej robił. Ja wierzę, że mogłoby dojść do takiej rozmowy. Do zaginięcia Ziętary doszło na początku lat 90. Czy to byłoby możliwe dzisiaj? Już nawet rozmawialiśmy o tym, że teraz byłoby trudniej, bo są kamery monitoringu, każdy przy sobie nosi swój osobisty nadajnik w postaci smartfona i pewnie łatwiej byłoby namierzyć taką osobę, gdyby miał go cały czas przy sobie. Ale pytam o to, jak się zmieniło w ogóle dziennikarstwo na przestrzeni 30 lat, tak, szybka matematyka. 30 lat, czy teraz dotyka się takich tematów i takich historii, które mogą wywoływać takie reakcje? I czy to w ogóle, czy wyobrażasz sobie, żeby dzisiaj ktoś poważył się w Polsce? Bo wiemy, że na Słowacji to się wydarzyło i rzecz o wiele, wiele straszniejsza. Zabójstwo Jana Kuciaka. No, Jarek Ziętara jest uznany za nieżywego, też nie żyje. Mhm. Nie zmarł śmiercią naturalną. Tak. Ale czy po tych 30 latach wyobrażasz sobie, żeby dzisiaj doszło do takiej sytuacji w Polsce? Tak i nie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, dlatego że nie opłaca się zabijać dziennikarza w momencie, kiedy już coś opublikuje. Groźniejszą bronią są procesy sądowe. Slap i nękanie, grzywny, zakaz wykonywania zawodu. To jest bardziej upierdliwe z takiego punktu widzenia żyjącego dziennikarza, rzecz jasna. Ale przy sprawie Ziętary jeden z prokuratorów rozmawiał z Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa. Znam to z relacji. Sokołowski, Masa powiedział prokuratorowi, że nie, dzisiaj to się dziennikarzy nie opłaca zabijać, nie ma po co. Kiedyś?
Kiedyś by to pewnie działało jakoś zastraszająco, ale no, efekt zastraszający jest wtedy, kiedy załóżmy dzieje się jak w Meksyku, czyli porywasz dziennikarza, zabijasz go, obcinasz mu głowę, wieszasz na moście i dajesz jasny sygnał innym dziennikarzom, dajcie spokój, nie piszcie. Więc to jest odpowiedź, że nie, dzisiaj nie. A odpowiedź na tak, dlaczego tak? Bo tak. Bo nigdy nie wiesz, co komu przyjdzie do głowy. Nigdy nie wiesz, komu nadepniesz na odcisk. Tak, i to wiesz, Ziętary nie zabiły służby specjalne. Ziętary zabili bandyci na zlecenie biznesmenów. I pewnie dzisiaj byłoby to podobne. No, jeśli znalazłbyś się na drodze gościa, o którym piszesz, czy robisz materiał złego i ten zły gość miałby dostęp do innych złych ludzi i ten jeden ze złych ludzi uderzyłby cię za bardzo, bo jest za silny, albo upadłbyś tak, że odbiłbyś sobie głowę o krawężnik i nie było wiadomo, co zrobić z ciałem, to także jest możliwe w przypadku Jarka Ziętary. Bo ja zakładam taką wersję. Myśmy się na tym wielokrotnie z Łukaszem zastanawiali, z Łukaszem Cieślą. Mogło tak być, że ktoś po prostu przesadził, tak? Że to był o jeden cios za dużo, że uderzył się w głowę, że pękła mu wątroba albo śledziona, że się wykrwawił. Być może nie było założenia, że zabijemy dziennikarza. A jak już zginął, to trzeba było zamieść to pod dywan. To, że teraz dziennikarze nie giną w Polsce, ale giną na przykład w Meksyku, może świadczyć o tym, że jesteśmy bezpiecznym państwem? Tak, ale nie trzeba być dziennikarzem, żeby stracić życie. Nie chciałbym doczekać momentu, kiedy rzeczywiście musielibyśmy się martwić o któregoś z naszych kolegów czy koleżanek, że nie wiem, nie odbiera telefonu i że coś się złego stało. Co dzisiaj dla ciebie znaczy historia Jarosława Ziętary? Jak tak sobie o niej myślisz, patrzysz na to z dystansu? Czego dowiedziałeś się o sobie, pracując nad tym materiałem? Na pewno się dowiedziałem, że ciężko książkę piszę. Chociaż jest to niewdzięczne zadanie, ale finał jest fajny. Natomiast mówiąc poważnie, nie, myśleliśmy o tym z Łukaszem, a też każdy z nas osobno i czasami sobie razem też myśleliśmy. Ja się często zastanawiałem, nie popadając w dygresję. Przypominałem sobie czasy, kiedy ja zaczynałem pracować i też kiedyś do mnie, miałem mniej więcej tyle lat, co jak dotarł taki ciężki temat. Ja nie miałem doświadczenia, żeby go zrobić, ale też chciałem sam bardzo. Dla tych dwóch wyrazów pod tekstem napisanych imienia i nazwiska, nie tam jakiegoś inicjału, nie z kimś, tylko samemu. To jest strasznie zgrzewające dla młodego dziennikarza. Dzisiaj myślę sobie, że ja trafiłem też na fajnych ludzi, z którymi zaczynałem pracować w Gazecie Wyborczej w Poznaniu, którzy mnie też trochę nauczyli. Pamiętam, że taki, widzisz, teraz mi się przypomniał, z moim przyjacielem, mentorem Błażejem Wandkę zajmowaliśmy się kiedyś kibicami Lecha Poznań, którzy nie byli wtedy miłymi ludźmi, bojówką, tak? Bojówka nadal w takim większym klubie istnieje. Poszliśmy pogadać z jednym policjantem, naszym znajomym. Siedzimy sobie tak jak tutaj przy stole, pijemy jakąś kawę sypaną, pewnie jeszcze paliliśmy papierosy, bo wtedy się wszędzie paliło. I ten człowiek w pewnym momencie patrzy na nas, łapie się tak za pasek, tam ma kaburę i mówi, a wy się nie boicie? Ale czego? Mówi, bo ja mam to, a wy? Mówi nam to gliniarz, myśmy się tam roześmiali, ale myślę, że nam to gdzieś tam zapadło w pamięć, bo chociaż były to inne czasy, nie pracowaliśmy w telewizji, to twarze dziennikarzy jakoś tam były znane. I ja to może mniej, ale Błażej wtedy się kilka razy spotkał z takim ostracyzmem w mieście. Tam ktoś mu jakieś złe słowo powiedział, czy w knajpie ktoś nas zaczepiał, pamiętam, też po jakimś tekście. Ale nie myśleliśmy nigdy w kontekście Ziętary. No. A wracając do tego pytania, co mnie nauczyło? Ten zawód wymaga przeogromnej pokory. I to jest taki paradoks, bo z jednej strony musisz być naprawdę zarozumiałym gościem, żeby komuś wejść do domu, czy do biura, czy zadać mu pytanie przy żonie i dziecku, czy kradnie pan pieniądze, albo przy współpracownikach narobić mu wstydu, tak? Bo czasami tak to wygląda, musisz to zrobić. Więc musisz mieć tupet, a jednocześnie musisz być pełen pokory wobec tego, co robisz, bo to cię może zgubić. Zbyt pewność siebie, rutyna. Widziałem takich gwiazd dziennikarstwa wiele, które były gwiazdy jednego materiału, które potem gdzieś przepadały, bo się zachłysnęły tym, że nazwisko, że w telewizji, że może Pudelek potem, że kupił sobie nową kurtkę i tak dalej, i tak dalej. A jak podchodzisz do tematu każdego z taką samą atencją i z ciekawością, czy to będzie sprawa, nie wiem,
przysłowiowej kradzieży kompotu ze sklepu, czy wielomilionowej afery z udziałem ministrów z rządu, to daleko zajedziesz, tak? Żeby cię nie poniesie cię ta fala, że już jestem w takim dużym medium, już pracuję tyle lat, już dostałem 3 nagrody i zrobiono ze mną wywiad i tak dalej, i tak dalej. Pokora jest taką rzeczą, która w naszym zawodzie jest oprócz doświadczenia, tupetu, nosa, tego notesu, który masz też i szczęścia, jest takim najważniejszym elementem. Więc no, czy Jarka to zgubiło? Brak pokory? Ja nie wiem. Brak doświadczenia, brak... Brawura. Nie miał bezpiecznika może. Nie zamontował sobie takiego bezpiecznika w postaci, nie wiem, kolegi, notesu schowanego u koleżanki, albo zwykłego telefonu do kogoś, słuchaj, idę na spotkanie z Kowalskim i on będzie mówił pewnie ciekawe rzeczy, jakbym nie wracał, to daj znać, wiesz, gdzie byłem, dokąd poszedłem. Myślę, że to jest taka lekcja też dla wielu dziennikarzy, że nie ma co się wstydzić komuś opowiedzieć, być czujnym, bo no, pytaliście, czy to może się zdarzyć. Moim zdaniem się może. Mało prawdopodobne, ale może. Znowu kiedyś ktoś może wyjść z domu i nie wrócić. Naszym gościem był Jakub Stachowiak, dziennikarz Superwizjera TVN, autor książki, współautor książki o Jarosławie Ziętarze. Dzięki, Kuba. Dziękuję. Przyjeżdżamy do Bydgoszczy, gdzie mieszka Jacek Ziętara. Od 30 lat czeka na to, żeby zleceniodawcy porwania jego brata w końcu zostali złapani i osądzeni. Wysoki i szczupły, fizycznie bardzo podobny do młodszego o 6 lat Jarka. Panie Jacku, pamięta pan ostatnie spotkanie z Jarkiem? Jak przez mgłę spotkali. Ostatni raz widzieliśmy się w połowie sierpnia 92 roku. Całkiem przypadkiem u naszej rodziny w Brawiczu. My pojechaliśmy tam w odwiedziny, a Jarek wracał najprawdopodobniej wtedy z gór, z jakiejś tam swojej kolejnej eskapady. I tam się tam chyba ze 2 dni widzieliśmy. Po Jarku nie było widać, że coś go martwi. Nie, absolutnie. Absolutnie. Także to było, to co się wydarzyło chyba 2 tygodnie później, to był szok dla nas wszystkich w rodzinie. Jak pan się dowiedział o tym, że Jarka nie ma, że są poszukiwania, że nie wrócił do domu, nie poszedł do pracy? No od rodziców. No miałem telefon od mamy bodajże wtedy, że coś jest nie tak, bo Jarka nie ma od 3 dni w pracy. Wygląda na to, że zaginął, ale to słowo chyba wtedy jeszcze nie padło, bo to tak każdy, kto z czymś takim miał do czynienia, to wiadomo, że w tych pierwszych chwilach to w ogóle tak jakoś nie dopuszcza takich myśli do siebie. No, Jarek był dziennikarzem, więc mógł gdzieś wyjechać. No, wszystko człowiekowi przychodziło do głowy, ale jakieś tam przynajmniej w tamtym momencie nie jakieś złe myśli. Oczywiście dziennikarze i przełożeni Jarka uruchamiali tam swoje, powiedzmy, kontakty. No i jednym z pierwszych takich rzeczy, która nas zaskoczyła, to było to, że o spotkanie poprosił szef UOP-u Poznańskiego. Chciał się spotkać wtedy w redakcji, znaczy spotkał się w redakcji Gazety Poznańskiej z moim ojcem. My byliśmy z jednej strony trochę zaskoczeni, no ale każdy, kto chce pomóc, no to wiadomo, na wagę złota. No i wtedy pamiętam, że tata wyszedł z tego spotkania taki trochę zaskoczony, czy wręcz niesmaczony, bo właściwie on odniósł takie wrażenie, że rozmówca chciał, ten szef tego łopu chciał jak gdyby się zorientować, co właściwie ojciec wie w tej sprawie, czyli właściwie więcej informacji jak gdyby, tak to tata przedstawił, chciał wydobyć od ojca niż my od niego. My raczej byliśmy przygotowani na to, że chce uruchomić komórki służb specjalnych, żeby nam pomogły, co było dla nas trochę zaskoczeniem, no ale okej. Natomiast nic takiego się nie stało, tak jak powiedziałem przed chwilą, to wręcz było odwrotnie. No niestety największe minus tego działania to była postawa policji, bo tam było widać takie, no nie chcę mówić od razu na samym początku, że niechęć, ale takie jakieś bardzo rutynowe podejście i takie, a się znajdzie na takiej zasadzie. Później z biegiem tam tygodni czy wręcz miesięcy, kiedy jakiekolwiek, może nie ślady, ale jakieś wątki, jakieś pomysły się pojawiały, czy u ojca w głowie, czy w tej grupie dziennikarzy, które mogły mieć znamiona jakiegoś sensu, no to wszystko to ojciec właściwie zawoził do można tak powiedzieć, na tą policję, ale to tak... Dostarczał wszystko na tacy. Z taką nadzieją, że
że każdy wątek należy sprawdzić, ale to się wszystko odbijało jak od muru. Nie tak. A w którym momencie i dlaczego pan poczuł, że coś jest nie tak w tym sensie, że być może trwa to już zbyt długo, że Jarek może się nie znaleźć? Ani nikt z nas, mówię tutaj o najbliższych, o rodzicach, o mnie, no nikt tego głośno nie powiedział, że Jarka nie ma, że został zamordowany. Takie słowo w ogóle nie przychodziło nam przez gardło. Ale no, jesteśmy dorosłymi ludźmi, no każdy czuł, że coś się musiało stać. Nie? Mieliśmy taką tylko nadzieję, znaczy nadzieję, może to jest złe słowo, bo to też jest tragedia, że w sensie zdrowotnym się ma to coś stało. Nie? No ma zanik pamięci chłopak, no różne są przecież sytuacje. Nie? Natomiast na pewno wykluczaliśmy tutaj od samego początku jakiekolwiek sprawy, że on chciał, nie wiem jak to powiedzieć, zmienić swoje życie, wyjechał na drugi koniec świata, że popełnił samobójstwo. Takie rzeczy w naszym przekonaniu nie wchodziły w grę, no dlatego, że nasze kontakty były na tyle, nie chcę tu wyolbrzymiać, ale na tyle normalne, tak jak powinny być, że wiemy, że Jarek by po prostu się tak nie zachował, nie? Że na pewno by zostawił jakąś informację, ślad, cokolwiek. No nie zrobiłby tego swoim rodzicom, krótko mówiąc. Nie? Także to w ogóle nie wchodziło w grę, bo też takie były już później w trakcie śledztw, czy nawet ustalenie prokuratury, już teraz nie pamiętam, to też były takie właśnie wątki pojawiały, że tam gdzieś wyjechał do Anglii, że no różne były dziwne. Nawet był jakiś wątek, już nie potrafię go w tej chwili ulokować w czasie, ale wyszło z ich ustaleń, że Jarek właściwie siedzi w więzieniu, nie, co w ogóle jest jakąś bzdurą. Nie? I to tam różne były takie dziwne jakieś tam podejścia do tej sprawy. No jak pan wspomina, jakim był chłopakiem, młodym chłopakiem, nastolatkiem i wcześniej dzieciakiem? No cóż, no my byliśmy różni, bo ja zawsze byłem bardziej techniczny, on był zawsze bardziej humanista, co zresztą mi też dosyć imponowało. No on był takim, ja byłem bardziej skryty, on był taka bardziej iskierka, bym powiedział. No miał takie fajne pewne zdolności chyba językowe, kiedyś pamiętam się uczył jeszcze w czasach, no nie wiem, czy to jeszcze nie była jego podstawówka, języka Esperanto, miał taki okres w życiu, że się uczył. Miał swoje takie prywatne dziwactwa, to złe słowo. Uczył się, znaczy nie uczył się, ale opanował sztukę, oczywiście tam w jakimś ograniczonym zakresie, mówienia w spak. No taką miał jakąś swoją. Zresztą w ogóle dużo jakichś pamiętników pisał, jakieś tam. No, on ciągle pisał, także to mówienie z faktu to była taka fajna sprawa. Także przez to, że byliśmy różni, to się tam może w jakimś stopniu też uzupełnialiśmy i mieszkaliśmy wspólnie w jednym małym pokoiku i dawaliśmy radę, także miło wspominam. Jak to jest żyć, mieszkać w Polsce, chodzić po ulicach, pracować, normalnie jakoś funkcjonować ze świadomością, że gdzieś tam jest ktoś, kto wie na ten temat, na temat tej sprawy wszystko, kto prawdopodobnie, jeśli nie zlecił, to uczestniczył w zlecaniu tego porwania i morderstwa prawdopodobnie. Jak się pan z tym czuje? Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo jak powiem, że człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja, to bardzo źle zabrzmi. Ja sam się zastanawiałem, jak się zachowam, jak pojadę na pierwszą rozprawę, w której uczestniczył pan Aleksander G. I kiedy na niego spojrzałem, to prawdę mówiąc, oczywiście to nie w aspekcie tutaj jakimś dowodowym, bo to nie w tym sensie mówię, ale jak jego zobaczyłem i zobaczyłem, jak on się zachowuje, jak on mówi o Jarku i o tej sprawie, to mi już ta rozprawa nie była potrzebna. I na początku było mi, nie ukrywam, trudno dosyć na te rozprawy jeździć. I tak sobie myślałem o moim ojcu właśnie, że, bo już tata już wtedy nie żył przecież. Czy to dobrze, że już taty nie ma na tym świecie, czy źle? I nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, bo każda sytuacja byłaby zła dla mojego taty. Nie? Także łatwo to nie jest, ale no człowiek, tak jak powiedziałem, no się jakoś tak do tego musiał jakoś z tym oswoić, z tym, co właśnie pan powiedział, że są ludzie na tym świecie, którzy doskonale wiedzą, co się z Jarkiem stało i czy oni kiedykolwiek poniosą, przynajmniej tu na ziemi, jakieś konsekwencje tego czynu, tego nie wiem. Ja już tam w którymś z wywiadów powiedziałem, że która sprawiedliwość ich złapie, dorwie, że tak mówiąc wprost, albo ta ziemska, albo ta boska. Wolałbym, żeby najpierw ta ziemska, ale czy tak będzie, nie wiem. Miał pan moment, pewnie w przypadku
Jarka, to się możemy domyślać, nie było tak, zabrakło tego momentu strachu czy refleksji, że może mu się coś złego stać. Ale czy w pana przypadku był taki kiedykolwiek moment, że skoro są na wolności ludzie, którzy zlecali to, co się stało, to może panu coś grozić, panu bliskim? No oczywiście, że skłamałbym, gdybym powiedział, że takich myśli nie miałem, nie? Ale no to byłby najgłupszy ruch z ich strony, gdyby oczywiście efektem tego mogło być to, żebyśmy tu ze sobą nie rozmawiali już w tej chwili, no ale tak jak powiedziałem, no w sensie takim, no, z ich punktu widzenia no to byłoby no bez sensu. A natomiast to, co pan pyta, no staram się o tym nie myśleć, bo trudno, żebym chodził po ulicach, się rozglądał co chwilę, nie? Bo to też jakby wtedy zwariował. W którym momencie pan, i czy był taki moment, w którym pan uznał, że sprawa poszukiwań Jarka jest zakończona? Czy w ogóle do dzisiaj pan przeżył taki moment, w którym uznał, dobra, więcej się już nie da zrobić? Chyba tak, to znaczy był taki moment po zamknięciu śledztwa przez prokuratora Laskowskiego, bodajże 2000 rok. To był jedyny prokurator z Poznania, który się wziął za tę sprawę tak, jak się powinna wziąć prokuratura od samego początku i który, jak później się okazało, był chyba dosyć blisko, żeby chwycić tą właściwą nitkę do ręki, tak się wyrażę. I kiedy on zamknął sprawę, to wtedy chyba z ojcem tak, nie powiedzieliśmy tego nigdy głośno, ale tak zabrakło nam, znaczy nam już brakowało pomysłu na to wszystko. I też nie mieliśmy już jak gdyby wsparcia, jak gdyby ze środowiska tutaj Poznania. No może poza właśnie Krzysztofem Kazimierczakiem i Piotrem Talagą, tam może jeszcze parę osób mógłbym wymienić, natomiast nie, bo z ich strony zawsze było to wsparcie i chęć udzielenia tej pomocy, natomiast nie było jakby pomysłu, co dalej. I to był taki okres ciężki, tata wtedy też już podupadł na zdrowiu i właściwie to jest cały ten okres od 2001 do 2011 już, czyli 10 lat, gdzie właściwie no, niewiele się działo. Właśnie Krzysztof Kazimierczak próbował i co jakiś czas coś tam, jakieś ruchy wykonywał, ale to niewiele dawało, niewiele wnosiło do sprawy. Dopiero przełom nastąpił w 2011 roku. Także ten okres tych aż 10 lat no, był taki martwy, nie? Tak się wyrażę. Z perspektywy osoby, która po prostu dobrze zna tą sprawę, jak pan myśli, dlaczego ona ciągle nie została wyjaśniona? Ja wiem, że to jest bardzo takie szerokie, trudne pytanie, ale co najbardziej zawiodło pana jako brata Jarka? W zasadzie tutaj na to pytanie właśnie to powinni odpowiedzieć prokuratorzy z tamtego okresu. Bo ja tak do końca oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja mogę się tylko domyślać, mogę mieć tu jakieś swoje opinie, ale to z naszej strony to wyglądało tak, jakby im kompletnie na tym nie zależało. To, co powiedziałam już dużo wcześniej, że tata właśnie zawoził różne te wątki, jakieś pomysły do policji, potem do prokuratury i to tak właściwie no fajnie zobaczymy albo nie zobaczymy, bo to różnie tam podchodzili do tych pomysłów. Tata się trochę tak zachowywał, że on wychodził z założenia, że każdy wątek trzeba sprawdzić, nawet jeżeli na 10 wątków 9 jest bezsensownych, ale to o tym, że one będą bezsensowne, będziemy wiedzieli dopiero jak to sprawdzimy i tego mu brakowało. Na to, co już, a już relacje ze służbami specjalnymi, to już w ogóle było kuriozum, bo nie jest żadną tajemnicą, że Jarek miał pół roku przed zaginięciem, wiosną 92 roku, miał propozycję pracy z Urzędu Ochrony Państwa. O tym powiedział mojemu ojcu. I my tak na chłodno już po zaginięciu Jarka, jak to ocenialiśmy, to z jednej strony Jarek był zaskoczony i zszokowany tą propozycją. On odmówił, nie chciał pracować dla tych służb. Jarek jako młody, inteligentny chłopak i też z kontaktami różnymi dziennikarskimi najprawdopodobniej był jakimś tam materiałem na osobę, która mogłaby pracować w tych służbach. No i okej, no to jest jak gdyby, można to już to wszystko zrozumieć. Tak jak powiedziałem, Jarek zastanowił się, ale dosyć szybko z tego, co ojca opowiadał, odmówił. Był tylko zaskoczony, że tak duże służby o nim wiedzą, no ale to widocznie sprawdzali. I to wszystko jak gdyby, to wszystko jest do zaakceptowania, ta cała sytuacja. Natomiast nie do zaakceptowania później już po zaginięciu Jarka było to, jak ojciec się zwracał do
Urzędu Ochrony Państwa właśnie z pytaniem, czy właśnie z tą taką kwestią, o jaki był charakter tutaj kontaktu między Jarkiem a służbami. No i przez do 2000, jeżeli teraz dobrze pamiętam, do 2010 lub 2011 roku służby specjalne twierdziły w wielu pismach, które ojciec dostawał jako odpowiedzi, że nigdy nie były zainteresowane osobą Jarka. No to nas zastanawiało, dlaczego po pierwszym liście, kiedy ojciec wystosował takie pytanie o te kontakty z Jarkiem, nie padła odpowiedź, że owszem, Jarek leżał w gestii, był zainteresowany służb, bo miał właśnie złożoną ofertę pracy, odmówił i tak dalej. I załóżmy, później kontaktu już żadnego nie było. I to byłoby dla nas jakaś taka sensowna odpowiedź, która nosiłaby wszelkie znamiona tutaj prawdy. To dlaczego służby odpowiadały, że Jarek nie leżał w ich, nie mieli kontaktu z Jarkiem, co było kłamstwem. To dlaczego tak odpowiadało? Jest trochę tak, że nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale stracił pan trochę wiarę w sprawczość, w instytucje państwa i jego organów przez to, co się przez tyle lat działo. Czy jeszcze ciągle pan tą wiarę mimo wszystko ma? No trochę jeszcze mi zostało, ale tak jak słusznie pan powiedział, dużo tej wiary straciłem, chociaż człowiek nie ma 15 lat, żeby naiwnie wierzyć, to bo widzi, co już trochę lat na karku człowiek ma i wie, na czym ten świat jest zbudowany. No niemniej, nie tak to powinno działać, jak to działało w przypadku Jarka. Dopiero kiedy prokuratura krakowska przyjęła tę sprawę w 2011 roku i prokurator Kosmaty konkretnie zaczął tę sprawę drążyć, no to było widać, że jednak można. Tylko pytanie właśnie, które do dzisiaj nie wyjaśniono, czemu to nie zrobiono w Poznaniu. Przecież wiadomo, że bardzo często sprawy takiego kalibru się rozwiązuje w pierwszym okresie po fakcie, a nie po 20 paru latach, czy 30 w tej chwili. A jeżeli pamięć nie myli, to w mieszkaniu, gdzie Jarek mieszkał, nie była zrobiona nawet wizja lokalna po zaginięciu Jarka. Tę wizję zrobił dopiero po 21 latach prokurator Kosmaty, nie? Więc to są takie pewne rzeczy, które no człowiek się nie zna na tych procedurach, ale jak tak widziałem, jak prokurator Kosmaty działa i a czego nie robił Poznań, no to coś nam tutaj nie gra, nie? I nie chcę tutaj wyciągać daleko idących wniosków, bo ani na to dowodów nie ma, ani no nie w tym rzecz, ale właśnie ciśnie się na usta pytanie, czemu prokuratura i policja działała tak, a nie inaczej w Poznaniu. Dopiero Kraków potrafił zrobić to, co zrobił i że w tej chwili mamy sytuację taką, że są oskarżenia postawione konkretne osoby już. I w zasadzie ja w moim przekonaniu jestem przekonany do tego, co prokuratura krakowska ustaliła i dla mnie to już jak gdyby jest sprawa w pewnym sensie jasna, co się stało, może bez jakichś szczegółów, tylko cały problem jest w tej chwili w tym, żeby to udowodnić. Ja zawsze wierzyłem i ufałem ludziom i do dzisiaj niestety im ufam, pomimo że sprawa Jarka powinna mnie nauczyć tego, że nie zawsze warto. Naszym gościem był pan Jacek Ziętara, brat Jarosława Ziętary. Dziękuję. To był podcast frontstory.pl.